Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj zatrzymujemy się przy drugim liście do Koryntian. Nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Dzisiejsze czytania, zarówno ten fragment, jak i Psalm 130, przewidziany na dzisiejszy dzień, bardzo mocno przenoszą moje myśli do tego domu w niebie, do tego miejsca, które szykuje nam Bóg. I chciałabym Was dzisiaj zaprosić do niezwykłego, rzadko robionego ćwiczenia dobrej śmierci. Wielu świętych zachęca, aby co jakiś czas zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie tak, jakby był to ostatni dzień. A więc zastanowić się, czy mam coś do oddania komuś, zarówno w sensie fizycznym, jak i być może w sensie jakiegoś przeproszenia, przyjęcia też przeprosin, przebaczenia. Czy są rzeczy, które powinniśmy uporządkować w relacjach, albo czy są rzeczy, które powinniśmy uporządkować w swoich papierach, żeby inni nie mieli potem problemu? Wszystkie sprawy, które dotyczą naszego życia, dobrze jest mieć uporządkowane. Bardzo Was zachęcam, żebyście się nie przestraszyli tego ćwiczenia, że będzie tego bardzo dużo. Jak ja to zrobię? Małymi krokami można zrobić dzisiaj takie ćwiczenie, zapisać sobie rzeczy, które uważam, że są ważne, że są do uporządkowania i jedną, drugą spróbować pójść nią do przodu. Nie musimy się martwić wielością tych zadań. W wierze idziemy krok po kroku. I także to ćwiczenie, do którego Was bardzo zachęcam i które również dzisiaj spróbuję zrobić, niech będzie kolejnym krokiem w porządkowaniu. Prośmy Matkę Bożą, aby wszystko w nas i wokół nas było w porządku Bożym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Zapraszam Was jeszcze do modlitwy pieśnią Maryjo, Matko mojego wezwania. Niech Matka Boża będzie tą, która porządkuje nasze życie i bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy są naszymi patronami. Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć, to jest też podlinkowana taka możliwość. Jeśli chcecie nas wspierać, bardzo jesteśmy Wam wdzięczni. Do zobaczenia i pięknej niedzieli.